teoretycznie w tym miejscu nie powinno być żadnej monety, bo to była, bo to był uciek, bo to były normalnie bagna, zobacz. A co się trafia? I bądź tu człowieku mądry. Ale jaka ładna. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. My już działamy w terenie. Ewelinka ma swój pierwszy sygnał. Witajcie. Pierwszy sygnał. Kopiemy coś na pewno dużego. Zaczynam swoje chińskie dołki kopać. Coś dużego. Chcę jakaś blacha. No zobacz, coś tam. No co się zaraz to kopiemy. Zobaczymy co to jest. Musisz mi pomóc. O, jeszcze łopatę złamił. Ewelinka wie, że nam się bus psuje. Może się nada, czy nie? I zbiera części zapasowe, jakiś przegub od auta. Przyda się? Przyda się. Gdzie tam? Chyba na złom. Kopiąc sygnał gdzieś tam głębiej, a wyskoczyła taka butelczyna od śmietany. Teraz to już jest zabytkowa butelka, bo to z okresu PRL. No bez jaj. Podśpiewuję sobie. Ty no bez jaj, Krzysztof. Kazałeś zaglądać pod krzaki. Bagna robią robotę. Miejscówka. A to jest bagna. Jakieś srebro. Tak też tytuł filmu. Zobacz, jakieś srebro. Po prostu nie widzę tego dokładnie. Czekaj, zbliżę to na kamerze. A pokaż drugie. Drugą stronę. Ja tu nie widzę. Patyna jest dosyć mocna. A jo, teraz widać jakąś postać, nie? Także gratuluję ci. To jest trój, 1782, trojak jakiś srebrny, wiesz? No to grubo. Także jest pierwsze srebro. Gratuluję, Krystian. Żółwik. Trz. Czas upływa, a ukochana znalazła, co? Kłódkę? Kłódkę. Stara kłódka, stara. Albo mam jeszcze na obiad pieroga. Gdzie pieroga? No kształtem przypomina to żelazwo pieroga, ale... Tylko przypomina. No, oczywiście zobacz. Ty będziesz jadła tego pieroga. Nie, no dla ciebie na obiad miał być. Nie, dzisiaj rosołek masz. Tu nasz kolega farciarz od srebra. W takim niepozornym miejscu, w sumie w bagniskach. Wykopał oto taką srebrną monetę. Piękna. Nie, trudno mi powiedzieć co to jest, zobacz. Jest postać króla. Ale to może być polska moneta. Uuu, panie. Panie, i to jeszcze Gdańska. No to grubo. No to grubo. Zobaczcie, szósta Gdański. Tysiąc. O. Serce mocniej zaczęło bić. Nie widzę dokładnie jakiego króla, ale piękna moneta. Piękna moneta. Piękny szóstak Gdański. Zobaczcie sami. Nie uwierzylibyście czym. Zobaczcie, kłeścikiem. W takim dole taka oto piękna moneta. Także gratuluję jeszcze raz. Ty to masz farta. Zobacz jak nasz kolega zaszalał, ale teoretycznie w tym miejscu nie powinno być żadnej monety, bo to był uciek, bo to były normalnie bagna. Zobacz. A co się trafia? I bądź tu człowieku mądry. Ale jaka ładna. No, bardzo rzadka. Chyba tam nawet będzie to Augusta. Szósta Gdański. Piękna. W bagnach, zobaczcie, przecież tu są bagna i tu nie powinno być monet, bo tutaj do okresu okołowojennego wszystko było zalane. Piękna, naprawdę. Zazdro. Zazdro. Dobra, będziemy teraz tu chodzić. No. Emocji ciąg dalszy. To jest August Czycitas, nie? Dobrze mówię? No tak mi się wydaje, wiesz, nie tarliśmy, tak, bo szkoda monety. Jeszcze Gdański. Strzał życia. Szósta Gdański, o kurde. Pogratulować, takie coś to. Pochwal się, Krystian, ty co znalazłeś, bo my to jak na razie to złom. No bez szału. Od razu zapraszam was na poprzedni filmik, tutaj kolega nasz też trafił ładne sreberko, link znajdziecie tutaj u góry. A najpierw znalazł co? Podkowę. I od razu wiedział, że będzie szczęście. To tak z monet to aż 5 fenoli całe. 5 fenolków. Adolfowe, nie? Także... Też mam jest. Jeszcze klamerkę i pokażę ci zaraz. Dobra. Także adrenaliny tą monetą nam dodałeś, bo serce zaczęło mocniej bić. Wyobraźnia działać. Poczekaj.
Co ty mówisz? Wiesz, że szybciej z wykrywaczami zaczęliśmy chodzić. No. Także ręce się drżą, chociaż człowiek sam nie znalazł tego. Czekaj, zobacz, tu masz jakiś taki, nie wiem, czy to jest... A, no to masz też. A i na parstek, tak, na parstek. Tutaj ten jeszcze kamerkę. To jest od tego, prawdopodobnie od zegarka albo od fajki. Też mi się tak wydaje właśnie. Polmos nasi byli. Żeś natrzaskał tych kolorów różnych. No, złom duży nazbierałeś? A, patrz tu. Dużo złomu. Dużo złomu, wiesz co? Jeden taki kawałek, czy kamerka taka malutka, nie? To w tej drodze wszystko. Świeca idą, trzeba złom zbierać. Na prezenty. Na prezenty. Na prezenty. No to co, powodzenia. Dzięki, dzięki. A obok tego szóstaczka deusem tak głęboko wykopałem prawdopodobnie cybuch od fajki. Był naprawdę niesamowicie głęboko. Gdzieś na 1,5 sztycha zalegał, czyli około 40 cm. Ziemia w tym miejscu jest bardzo wilgotna, dlatego wykrywacze mają tutaj gigantyczne zasięgi. Deus na nowych ustawieniach daje radę. To był okrzyk radości Krystiana. Warto zbierać podkowy, nie? Tu jak kolega prędzej. Podkowa to i szczęście, to i też moneta. A piękny szyling. Ogólnie bardzo pospolite monety, no ale weź je traf. 1805 rok, szyling pruski Fryderyka Wilhelma. Jest już w swoich ręcach. Dokładnie, dokładnie. Także gratuluję. No sprzęt już, który ma parę lat, żeby nie było. Ja tu kameruję i nic nie znajduję. Tylko adrenaliny mi podnosicie. A Krzysztof, na ciebie też przyjdzie czas. A teraz musimy streberko jakieś znaleźć pierwsze, bo tak trochę wstyd. I ciągle w tych rozlewiskach, co? Dokładnie. Warunki ma... ciężkie, ale efekty są, nie? Jestem, wiesz, naprawdę pozytywnie zaskoczony, że te miejsce takie w bagniskach... Nie pomyślałbym też tak samo. Daje takie efekty, nie? To co, jedziemy dalej? Jedziemy dalej. Krystian się nie poruszał, bo odpalając wykrywacz obok szylinga znalazł, usłyszał drugi sygnał. Sygnał. ID bardzo podobne. Na żywo, kopiemy, zobaczymy. Weźmiemy pointera. ID podobne. Cisza, chwila ciszy i skupienia, jest. Jest głębiej, jest, masz go. Masz go tam w dołku. Jest i kolejny krążek, czy to obrączka. Guzik. Patrz, ale obok, nie? Obok. Już żeś myślał, że będziesz miał drugiego szylinga, co? No już takie ID bardzo podobno dawało cywil, nie? Gładki, ale co? No sztuka jest sztuka, zobacz, nie? Zobacz, komuś się posypała moneta razem z tym, z guzikiem. Muszę wam powiedzieć, że sytuacja z tymi monetami moich kolegów spowodowała, że przyspieszyłem nieco kroku. Adrenalina poszła do góry, wyobraźnia zaczęła działać, ale musiałem szybko opanować te emocje, bo za szybko nie można chodzić. A nakopałem się, żeby wykopać tą motoklamerkę, która ostudziła troszkę moje emocje. W tej bryłce, zobaczcie, taka oto klamereczka od paska pewnie. Może to nie moneta, ale to stara robota, ale też bardzo cieszy. Scyzor. Jak tam u Janka poszukiwania, niech się pochwali, bo zniknął nam na cały dzień. Gdzieś w lesie jedna był. Podkówka. A druga w plecaku. A, słuchaj, te podkowy to dzisiaj są wyznacznikiem szczęścia, także szukaj i znajdziesz jakąś monetę. Widziałeś, co nasi kopacze znaleźli. Nie? No i PRL i komuś się wysypały. Ale garstka PRL-ów? No, 2 złotówki, 50 groszy. Mały depozyt PRL-owski. Tak jest. Ale to jest pełna podkowa, bo jeszcze takie nie... Nie miałeś? Jeszcze tak obrośniętej nie miałem. A, gdzieś w bagnie leżała. No. Nieźle. Pokrzywiona. Ma swój klimat, nie? Tak jest. Także atmosfera i klimat niesamowity, a do tego i muchozol perlowski. A to też już jest
wnet nadaje się na półki tak muzealne, nie? Eksponat. Pełno złomu, wiadomo, różnej maści. O, jakieś urządzenie, trochę miedzi. Także oczyszczamy przy okazji lasy. Zabawa przednia. A po wykopkach zasłużone pieczenie kiełbasy w dymie. Prawie jak w wędzarce. Prawie. 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 Ale jestem głodna. Jak patrzę na tą kiełbasę. Słuchaj, no po tylu godzinach chodzenia to każdy by przygłodniał. Jeszcze z takimi efektami jak my, to już w ogóle adrenalina zrobiła swoje, nie czułaś głodu, a teraz wiesz, odpuściło i czas na papu. Co dzisiaj mamy na obiad? Ty masz płatki, a my po poszukiwaniach co mamy? Mama, co mamy dzisiaj na obiad? Rosół. Rosół. Pyszny. Pyszny rosołek. Kiełbaska nas przytrzymała z ogniska. Wydatek energetyczny dużo. Widzę, że zmarzłaś niesamowicie, nie? Odtaję. Policzki dopiero. Jakie masz, ale ja to samo, nie? Także na obiad, obiad o kolację rosołek. Bo co? Rozgrzeje nas, nie? Mam nadzieję. Co tata się robi? Opisuje. Przed czym? Guza! Po poszukiwaniach wspólny posiłek. Jak widzieliście, Ewelinka ugotowała rosół, także rozgrzeje nas troszkę. Prawda? Prawda. Zmęczeni, ale i zadowoleni. Chcieliśmy się pożegnać z wami dzisiaj, bo mieliśmy bardzo intensywne kopanie. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście zapraszamy do subskrypcji kanału, do lajkowania, do komentowania. I do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Również Hania chciała się z wami i Tosia pożegnać. Także pomachaj Hania widzom naszym. Bye bye, do zobaczenia. I Tosia też macha. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.